Siemanko, witam Was w kolejnym materiale i troszeczkę mnie tutaj nie było, jeśli chodzi o vlogi, ponieważ w zeszłym tygodniu, jeśli mnie pamięć nie myli, nie nagrałem vloga, także nie było żadnego vloga. Dzisiaj postanowiłem, że nagram, jest poniedziałek, 21 chyba października, 21. No. I co się może zmieniło od poprzedniego vloga? Otóż pobiłem znowu rekord w przysiadzie. Wrzucę Wam też gdzieś pewnie przebitkę mojej formy niedługo. Byłem też na sesji zdjęciowej, z której zdjęcie możecie zobaczyć na Instagramie. Tu Wam gdzieś wrzucę nazwę. I cóż, no mniej więcej to było tyle. No a plan na dziś to tak. Teraz jest godzina 10, ja wstałem tak około godziny temu, wypiłem sobie kawkę. Więc pewnie zaraz zjem sobie śniadanie i będzie to standardowo owsianka. Później na 12 muszę skoczyć do galerii. O 13 mam zajęcia do 18. I wieczorkiem sobie skoczymy na trening. Ogólnie teoretycznie mógłbym pójść rano przed uczelnią na trening i wieczór mieć wolny. Ale jakoś ostatnio parę razy poszedłem wieczorem, tak około 19-20. I szczerze mówiąc, mimo takiego jakby zmęczenia po całym dniu, to i tak te jednostki treningowe są dobre, jakoś lepiej się czuję wieczorem i z tego co kojarzę, ogólnie wieczorem jest troszeczkę lepsze środowisko hormonalne do treningów niż rano. Nie mam na to żadnego potwierdzenia, natomiast obiło mi się to o uszy i sprawdzając na sobie, rzeczywiście tak mam. No a dzisiaj w planie będą ciężkie siady, znowu spróbujemy pobić rekordzik, także no nic tylko bić rekordy. Dobra, idę pewnie sobie robić śniadanie albo poczytam jakąś książeczkę. O, w sumie pokażę Wam, co czytam. Dobra, więc ostatnio jak Wam pokazywałem, co czytałem, to wtedy chyba czytałem Manager 80-20 i to skończyłem. Ogólnie jeśli ktoś ma firmę lub jest menedżerem, no to spoko. Mi się raczej póki co tak średnio przyda. Skończyłem też w końcu tą małą dietetykę sportową. I bardzo fajna książka, polecam. Ogólnie takie szybkie ogłoszenie. Na Instagramie też stworzyłem takie relacje z książkami. I tam będę wrzucał każdą czytaną książkę, lub prawie każdą. I pisał swoją ocenę i krótki opis, czy warto, czy nie warto. Wracając do tematu, ostatnio miałem trochę mało czasu i mało poczytałem, dlatego też dalej czytam Elona Muska. Już go kończę powoli. Dalej czytam Zebrę, już jestem tak, no prawie w połowie. I tą Biochemię, co Wam mówiłem, że pożyczyłem, też sobie czytam, jestem gdzieś mniej więcej na 90 stronie i jest bardzo fajna, polecam, ponieważ tutaj macie fajnie opisane różne rzeczy z biochemii i tu macie mniej więcej tak wyjaśnione, także jeśli ktoś chce biochemię, no to bym polecił. No. No jak widzicie, ja jestem w kuchni i będę jeść śniadanie. Na śniadanie nic innego jak zwykła owsianka, czyli standardzik od jakichś 3-4 miesięcy. No, makro tej owsianki Wam wrzucę tutaj, ale to jest, no tak jak mówię, standardowo tak jak inne owsianki. Natomiast zrobiłem sobie też jeden posiłek na uczelnię, ponieważ no mam z 5 godzin, także będę głodny. Makro Wam tutaj wrzucę, tego drugiego posiłku i przebitkę też. No i mamy godzinę 11, także ja będę się zbierał do galerii i też możliwe, że sobie w galerii w sapku wezmę jedną kanapkę na wynos. Ponieważ ostatnio odkryłem taki mega pro tip, czyli biorę sobie czasami kanapki z Subwaya na wynos, ponieważ niektóre z nich mają całkiem przyzwoite makro, na przykład teriyaki. No, także jeśli jesteście gdzieś na mieście, chcecie zjeść coś, jakiś fast food, to Subek będzie dobrym wyborem. Dużo białka, mało kalorii. Polecam. Dobra, więc ja w sumie już zjadłem i tak mnie naszło na myśl, że podzielę się z Wami moimi trzema przemyśleniami, w sensie trzema wskazówkami. Jak się bardziej najadę tym samym posiłkiem, bo tak mi właśnie naszło na myśl, jak jadę tą owsiankę. Wskazówka numer 1, jedzcie wolniej. Otóż nie ma co się śpieszyć, nie ma co jeść posiłków w 3 minuty czy tam w 2. Zwolnijcie trochę, a na pewno się bardziej najecie. Pamiętajcie też, że sytość odczuwacie dopiero po jakimś tam czasie, bodajże po kilkunastu minutach. Także jeśli będziecie jeść wolniej, jeśli będziecie jeść dłużej, no to się bardziej najecie. Tip numer 2 to skupcie się na tym jedzeniu. Popatrzcie jak ono wygląda, powąchajcie go, spróbujcie smaku,
przyjrzyjcie się mu. I to też sprawi, że będziecie bardziej skupieni na jedzeniu, bardziej będziecie świadomi tego, co jecie, oraz to też sprawi, iż będziecie bardziej najedzeni. I tip numer 3 to to, żebyście jedli w spokoju. Otóż odłóżcie telefon, odłóżcie telewizor, nie róbcie nic innego jak jecie, tylko skupcie się właśnie na tym jedzeniu. Nie siedźcie w telefonie, nie oglądajcie filmików, bo często tak jest, że oglądacie jakiś filmik lub coś robicie innego i nawet się nie zorientujecie, co jecie i że już zjedliście i no, zjedliście posiłek i nie jesteście najedzeni. Także to są takie moje 3 tipy. Dobra, więc jeszcze pokażę Wam szybko, co teraz suplementuję. Ja mam taką magiczną szafę z suplementami. I tak, doszło mi troszeczkę białeczek różnych smaków, także to będzie na plusik. I tak, teraz ciągle leci kreatyna, to już mi się kończy. Do tego beta-alanina to sobie łykam rano, razem też z witaminą D3 i z omegą. I to wszystko leci rano po posiłku zazwyczaj. Co tam więcej mam? Mam jeszcze cytrulinę starą, ale jej za bardzo nie używam. Kofeiny też raczej nie, bo sobie piję Monsterka albo sobie biorę taką przytringówkę, którą sobie ostatnio właśnie kupiłem. Ogólnie już jakoś za 3 lata albo za 4 nie miałem przytringówki takiej większej i ostatnio stwierdziłem, że sobie kupię zamiast kupować szoty. Na gorsze dni będzie spoko. No ja już jestem w samochodzie, tak jak widzicie, i no w sumie raczej ciężko będzie Wam zobaczyć coś, bo jest już praktycznie 19. Ja wróciłem dopiero co z uczelni, zjadłem szybko tego omleta, którego sobie zrobiłem na uczelni. Na uczelni zjadłem jeszcze wcześniej Subwaya jedną kanapkę, także rzucę Wam tu gdzieś makro. I co, tak w skrócie, jadę teraz na trening i jadę na zakupy do Kauflanda. W planie dzisiaj trening dołu, przysiady między innymi ciężkie, także bardzo fajnie. Co więcej, rozrobiłem sobie tutaj przedtreningówkę, ciężko będzie ją Wam zobaczyć, ale to ta, co Wam pokazywałem, będę ją testował pierwszy raz. Wcześniej testowałem pół miarki, pół porcji i to było tak o, więc zobaczymy, jak dzisiaj cała porcja wleci. Jest już trochę późno, więc nie będzie to perfekcyjne, ale cóż, ciężkie siady tego wymagają. I no, tak jak mówiłem, skoczę też jeszcze na zakupy, więc pewnie Wam to nagram. Zobaczymy. Tyle chyba, w skrócie. No, także widzimy, także widzicie trening albo zakupy. When you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. Dobra, może zrobię takie szybkie, naprawdę szybkie podsumowanie, bo raz, że jest bardzo słabe światło i będzie bardzo słaba jakość. Dwa, że nie chcę, żeby ten materiał trwał bardzo długo. Więc tak, zrobiłem najpierw przysiady, dzisiaj krótki trening. Teoretycznie w piku rozpisałem sobie, że będzie dzisiaj, że będą dzisiaj 4 dwójki na 177,5. Natomiast ostatnio mam formę w siadach, dlatego zrobiłem 4. Ogólnie chciałem zrobić 5, żeby ten rekord był no taki wielki, można powiedzieć. Ale no, rozluźniłem się trochę przy ostatnim i pociągnęło mnie na palce, przez co to był tylko taki zwykły siad. Później zrobiłem jeszcze 2 dwójki i ogólnie jest spoko. Ten siad jest naprawdę, jest moc w tym siadzie, że tak powiem. Technika przy tych górnych, przy tych wyższych obciążeniach jeszcze trochę kuleje, to biodro mi ucieka, ale no, będę z tym walczył. Później zrobiłem no, standardowe akcesorie pod mój biodrowo-lędźwiowy. Później zrobiłem GHR-y i zrobiłem grzbiet. No i ogólnie fajny trening. Co do tej przedtreningówki, bo dzisiaj pierwszy raz brałem tak całą porcję, to szczerze mówiąc jest spoko. To nie jest oczywiście żadna reklama, jak coś, ale jest tam tyrozyna i jest to fajne, bo macie takie jakby, nie tyle takie pobudzenie, że wywalenie z kapci, tylko macie taki fokus, jesteście tacy skupieni. Także no, jest to fajna opcja, przynajmniej mi się podoba. Także no, jest spoczko. Co więcej, jadę teraz na mieszkanie. A i ogólnie to był mój rekord, 177,5 na 4 powtórzenia rekordzik.
No, także sztosik. No, jadę teraz na mieszkanie, zrobię sobie jakąś kolację pewnie i zobaczymy. No, także do zobaczenia. No i bardzo szybki holce kupuję, ponieważ nie nagrałem nic w Hoflandzie. Przyniosę z indyka, 4 batony proteinowe, ogólnie one są bardzo spoko, bo są tanie i mają aż 16,5 g białka, także to polecam. Ziemniaczki, ponieważ ziemniaczki plus frytkownica równa się sztosik. 2 serki wiejskie z jagodami i z truskawkami. 2 rokletki, 2 skyry, 4 bułki do kanapek. Przyprawa do ziemniaków, żeby były frytki sztos. Banany, szynka do kanapek. Mozzarella light do sałatki sztos. To do sałatki, jabłka do jabłek. Groszek, kukurydza i mleko do kawy. No i mamy ostatni posiłek dnia, są to kanapki. Wrzucę wam tutaj gdzieś zaraz makro, o tu, a tu wam wrzucę makro całego dnia. Jeśli się nie mylę, wyszło około 2100, także bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. I cóż, wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym materiale, ponieważ tak on już będzie chyba długi. No i cóż, jeśli się podobał, to standardowo lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Natomiast widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam.